Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Halo, witam serdecznie. Godzina 15, czas rozpocząć... Co mamy rozpocząć? Kącik komiksowy, audycję komiksową o sztuce komiksu. Tak to brzmi dumnie. Sztuce komiksu, Bong Filip przed mikrofonem, prosto z kadru zaczynamy. Godzinka o komiksie. Jak zwykle, przegląd różnych pozycji, co też można znaleźć na rynku polskim. Oczywiście różne różności. Brałem z różnych bajek, niematematycznie. Oczywiście idea jest taka, żeby przedstawić wam przekrój przez naprawdę dziwne rzeczy, ciekawe rzeczy, które można znaleźć. Jestem pewien, że komiksy was mogą zaskoczyć i będziecie komiksy brać do rąk. Taka jest idea. Dobra, szkoda czasu. Audycja rozpoczynam audycję od wydawnictwa Egmont, które wydało komiks Marvel Krucjata Nieskończoności. I na początku powiem, że no mnie nie było. Ci z was, co słuchają co sobotę, wiedzą, że no przez ostatnie rok Wojtek prowadził audycję, bo mi się córeczka urodziła. Córeczka ma już roczek, tutaj nagrywam teraz audycję i no w międzyczasie przyznam, że mało oglądałem w ogóle telewizji, seriali, filmów, mało czytałem, no bo dzidzia. I troszeczkę odwykłem i człowiek nabiera takiej ochoty, nawet rzeczy, które, wiecie... Wszystko to bardziej oddziałuje, nie? Na człowieka. I biorąc Krucjatę Nieskończoności, powiem szczerze, że miałem takie taką nostalgię przy tej lekturze, bo cofnąłem się do lat 90., kiedy to byłem małym smykiem i czytałem Mega Marvele, które wydawał TM Semik. I to były, wiecie, Mega Marvele o komiksach Marvela, rzecz jasna, o bohaterach, których nie do końca znałem, o grupach herosów, których nie do końca znałem. I tam był cały ten wszechświat pokazany. I te komiksy były kiepskie, nie podobały mi się, ale było fajnie, bo mogłem, bo poznawało się przygody bohaterów, o których nie miałem pojęcia, że istnieją. No i Krucjata Nieskończoności to jest właśnie taki komiks z lat 90. To jest w ogóle trzecia część trylogii Nieskończoności. Pierwsza to jest Rękawica Nieskończoności. Wiecie, Thanos, Kamienie Nieskończoności i tak dalej. Pamiętacie, kojarzycie ten film, nie? Marvel Cinematic Universe, właśnie Infinity War z Thanosem. Pamiętacie, ile filmów było, żeby zebrać właśnie do kupy wszystkie te wątki, żeby zrobić ten podwójny film z Thanosem? To sobie wyobraźcie, że ten podwójny film z Thanosem to jest dopiero pierwsza część trylogii. Taka gruba historia. No i Krucjata Nieskończoności to jest takie tomidło wielkie. I to jest w zasadzie Warlock and Przyjaciele. Adam Warlock to jest taka postać, której nie znamy, bo nie było nim filmu. Ja nawet nie wiem, co się z nim dzieje, ale on kiedyś był taki typ i on w ogóle miał ekipę. Mieszkał w zamku Mulmana, tego od podziemi, co Fantastic Four walczył. I w ogóle w jego ekipie jest Drax, jest Gamora. Ale nie, to nie są strażnicy galaktyki, ale to ci sami bohaterowie. I co ciekawe, ci bohaterowie mają te kamienie nieskończoności, każdy z nich, nie? No, jeśli tak wynika z kontekstu, no bo przyznam szczerze, no nie wiem, w jakim to jest tak dokładnie momencie, bo historia Marvela jest długa, zawiła i nie ma mędrca na globie całym, oprócz komiksomaniaka, który by wiedział wszystko, co się stało w Marvelu. Pozdrawiam, Oscaro. Ale no jest tutaj, tak z kontekstu wywnioskowałem, że Drax na przykład ma kamień nieskończoności, tak samo Gamora. Okej, okay, ale to taka ciekawostka. No jest sobie Adam Warlock, szef tej ekipy. I druga część tej trylogii to był w ogóle problem, bo on oddzielił od siebie swoją męską i żeńską osobowość. Takie oddzielanie, bo on chciał być neutralny. Wiecie, kojarzycie Onslaught? Był taki... też crossover Onslaught, gdzie tam też to były właśnie jakieś tam stany emocjonalne Xaviera i Magneto i to było razem do kupy. No tutaj Adam Warlock wyciągnął z siebie samo dobro, które przyodziało kobiecą postać i samo zło, które przyodziało męską postać. No i samym złem to już sobie poradzili w poprzedniej części, ale teraz samo dobro się ujawniło, przejęło kontrolę nad bohaterami z naszymi ulubionymi. Ponieważ tutaj właśnie ma misję, że o, ja tutaj mam lekarstwo na to, żeby uleczyć świat, żeby świat uwolnić od zła. No i wszyscy bohaterowie, którzy mają bardzo bogatą duchowość, poszli za nią, ale to taki mass mind control.
i ona zbudowała sobie planetę i tam właśnie mówi, zamknęła się w jaju, mówi, a tu teraz zbieram moc, a wy mnie pilnujcie, jak skończę zbierać moc, to będzie dobrze, skończę swój plan, jest spoko. No i Adam Warlock tutaj, no, zbiera ekipę, znaczy nie, w ogóle ekipy się same zbierają, bo z jednej strony bohaterowie z Ziemi, z drugiej strony właśnie Warlock, Thanos, Mephisto, no i mamy później, dochodzi do pojedynku oczywiście, ci bohaterowie opętani przez boginię, bo tak się nazywa, walczą z tymi nieopętanymi, których boginia olała i właśnie trzeba boginię powstrzymać. A dlaczego to jest, nazwałem ten crossover Warlock i Przyjaciele? Ponieważ oprócz tego, że mamy główną tę główną serię na 6 zeszytów bodajże, no nieważne na ile, to wiecie, to jest tak, takie są skonstruowane komiksy Marvela, że on tam co parę tygodni wydawany jest jeden zeszyt i jest napisane, a jak tu jest dużo bohaterów, występuje, to mamy na końcu tego zeszytu, że ciąg dalszy będzie w kolejnej odsłonie tej serii, ale przeczytajcie także Warlocka, drugą serię Warlocka, tam na przykład, nie wiem, X-Force, przeczytajcie sobie jeszcze, kurka, taką serię, jeśli chcecie wiedzieć, co się stało z tymi bohaterami. No i faktycznie, mamy tutaj właśnie wszystkie komiksy z Warlockiem, które wychodziły, no bo to jest jednak główny bohater. Jest jakby postacią, od której wszystko się zaczęło, na której de facto wszystko się skończyło. No nie, skończyło się na Thanosie, ale no jest tutaj najważniejszy, więc nic dziwnego, że to jego przygody są tymi, które przeplatają tę główną serię. A zazwyczaj to jest tak wygląda, że jak na przykład tam, ojejku, Matax, Matam, nie znam tej postaci, koleś, który się umie pompować, jak on ma... Jest seria, no jest seria, scena, jak on siłuje się na rękę z Draxem, niszczycielem, i ta scena jest dwa razy co najmniej powtórzona, tylko z różnej perspektywy, jak nie trzy razy. No mniejsza z tym, ale tak wygląda to, że mamy, czytamy sobie, uzupełniamy tę serię innymi komiksami. I w ogóle też kwestia wyrwana z kontekstu, tak żeby było zabawniej, posłuchajcie. To mówi Adam Warlock. Doceniam twoją odpowiedzialność, ale cała moja rzeczywistość może być zagrożona przez moją kobiecą tożsamość i... I wyrwane z kontekstu, jest to bardzo zabawne. Haha, a nie wyrwane to oczywiście ma to sens. I. W ogóle dużo bohaterów. Mamy tu i Spidermana, i X-Men, i wszystkich. Wszystkich, nie chcę się wymieniać. Bardzo dużo bohaterów. Ale komiks jest średni. Jest średni na maksa. I w ogóle trochę liźniemy kosmosu tego świata. Ja się w ogóle dowiedziałem, że w świecie Marvela jest byt, który nazywa się Wieczność i byt, który nazywa się Nieskończoność. Co więcej, one się pojawiły... Nieskończoność się pojawił w jednym z Mega Marveli, ale ja myślałem, że to jest taka interpretacja, nie wiem, taki rysuneczek ktoś zrobił, co wygląda jak wszechświat i tak sobie po prostu narysował, a nie wiedziałem, że to jest w ogóle bohater, który jest w ogóle ponad wszystko, nie? Już o Celestian to nie wspomnę. W każdym razie, no komiks, no średniak na maksa. Aha, i dlaczego nie chcą ją powstrzymać? No bo no ona, skoro chce pozbyć się zła, no to okazuje się, bo najpierw oni przez pół komiksu zastanawiają się, czy ją nie zostawić w spokoju. Xavier na przykład mówi, bo może ona jest mądrzejsza, może ona ma więcej opcji i może należy ją zostawić w spokoju. A Hulk mówi, nie, Hulk, prać! A Thing mówi, it's clobbering time. Hulk Smash, wiecie, mają te swoje gadki. No w każdym razie, no, podpowiem tylko spoiler, że bogini ma taki pomysł, że się pozbędzie zła, że się wszystkich pozbędzie. Po prostu. Tak to sobie wykombinowała. Słabo. Więc w sumie dobrze, że ją powstrzymują. I ogółem są tam sceny walki. No oczywiście to jest komiks amerykański, a nie manga, więc nawet jak są, wiecie, gigapotyczki, takie mega fajne Thor versus Hulk versus Drax. I one nawet trwają parę stron, to jest nic, nie? To jest taki niewykorzystany potencjał. To mają co do siebie, że mnóstwo, tylko widzimy efekt, koniec walki, ten leży pobity, ten stoi, koniec. Mało jest. Jest trochę akcji, ale za mało. Jak za mało, oczywiście za mało, no jak na komiks superbaterski, za mało w ogóle jak na komiks amerykański. W porównaniu do manki są fajniejsze pod tym względem. Także krucjata nieskończoności fani Marvela muszą mieć. Ci z was, którzy chcą, bo im się filmy podobały, byście przeczytali jakiś komiks Marvela, to z dala od tego komiksu są lepsze. Też z Marvela, rzecz jasna. Jeśli już tylko o Marvelu mówicie, myślicie.
Ale spoko. Kruceta Nieskończoności to był nasz pierwszy komiks z wydawnictwa Egmont. Teraz będzie komiks z wydawnictwa Marginesy pod tytułem Trawka. Jak zdelegalizowano marihuanę. Ale nie w Polsce. W Stanach. Czyli, no cóż, podchodzę do tego tak. Box Brown, autor komiksu, zrobił komiks historyczny, jak zdelegalizowano trawkę. No więc ja tak patrzę, no dobra, ale jeśli wolne konopie, to ciekaw jestem, czy oprócz takiej no, wartości czysto historycznej, czyli co, skąd się wzięło, jaki polityk, kiedy i tak dalej, czy będzie tutaj jakiś przekaz. Bo no ogółem, moim zdaniem, jak ktoś, jakiś autorytet publicznie mówi na przykład, że narkotyki, czy też alkohol, czy hazard, no ogółem tacy ludzie powinni mówić zawsze, że coś takiego to jest złe. Dlaczego? Bo no, wiemy doskonale, że wśród nas są ludzie z tak zwanym takim genem autodestrukcyjnym. Nie wiem, ile to jest procent społeczeństwa. No, nieważne, nawet jakby to było tam parę procent, nie? Ale jak załóżmy, że 100 ludzi i do wszystkich się mówi, nam nie wiem, wykład, kazanie, cokolwiek, to powinno się mówić, że to jest złe. Bo jakby ktoś powiedział, no ej, słuchajcie, ogółem hazard uzależnia i część z was sobie pogra w pokerka z kumplami i nigdy do tego nie wróci, a część z was tak się wkręci, że zadłużycie cały swój majątek, wyprzedacie, zadłużycie się po uszy, waszą rodzinę, znajomych i tak dalej. Więc lepiej, żebyście tego nie ten... Ale nie wiem, którzy z was mają taką predyspozycję tego do wpadania w uzależnienia, ale niektórzy ogółem nie będą mieli z tym problemów. No i wiadomo, że ci, którzy właśnie mają te predyspozycje, to będą sobie wmawiać, że to są tymi, którzy mogą, bo nie wpadną, bo z każdej chwili mogą skończyć i tak dalej. No więc, no cóż, jeśli chodzi o narkotyki, hazard i alkohol, to zawsze się powinno mówić, że nie, bo to jest złe. Bo nigdy nikt z was nie wie, jak na coś takiego zareaguje. Więc Trawka, no faktycznie jest to komiks historyczny. Najpierw mamy wprowadzenie, że to Indie i tam jakie tam wierzenia, że te konopie indyjskie, jaką tam mają wpływ na znaczy jakie tam miejsce w społeczeństwie, w kulcie i tak dalej. Potem mamy Meksyk, Hiszpanów, co przywożą, ale oni tam zupełnie do innych tych, ale ludzie zaczynają to faktycznie z tego korzystać w inny sposób i pojawia się, że tam marihuana to określenie. Okej. I potem mamy, że do Ameryki to przypłynęło, no i że zaczęli ludzie z tym walczyć, mamy konkretne postaci, którzy właśnie byli odpowiedzialni za kampanię przeciw, za to, żeby właśnie poruszyć ONZ, że należy to zdelegalizować, bo to jest zło i tak dalej. No i problem mam z tym komiksem taki, że pomimo, że on oczywiście prostuje pewne stereotypy na temat marihuany, są tutaj pewne ciekawostki, jak na przykład nam było, że cała roślina jest skażona tym THC, nie? Ale się okazuje, że nasiona na przykład nie są. Więc ptaki jak dziobią sobie nasiona, no to wcale nie mają kopa po tym i tak dalej. No taki przykład. To no, mamy tutaj pokazane oczywiście to, w jaki sposób manipulowano w mediach i tak dalej, że wmawiano, że po trawie to ludzie są agresywni, że gwałty, morderstwa i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, no przekaz jaki idzie z tego komiksu to taki, że trawę zdelegalizowano, bo rasizm. Serio? Bo marihuana była podobno popularna wśród tych czarnoskórych, czy w ogóle tam z ludzi, z emigrantów, a że w momencie, kiedy to białe dzieciaki zostały zagrożone przez marihuanę, to wtedy zaczęli się interesować tym politycy i zdelegalizowano. No i tam oczywiście ja rozumiem, że Ameryka tam lata 30 i tak dalej, i kolejne tam dziesiątki lat to jest temat rasizmu i że czarnoskórzy mieli wyższe wyroki, ale żeby skupiać się właśnie tylko na tym, że były jakieś przypadki jakiegoś tam, nie wiem, muzyka czy tego, który wpadł z trawką i dostał mały wyrok, albo że się wybronił, a inni... W ogóle to są nawet Truman bodajże, to jest prezydent, który jest cytowany, że no z rasistowskim określeniem, nie? I że wchodzi na to, że tak naprawdę to przez rasizm. Ja tak sobie pytam o ciebie, Box Brown, panie autorze, a jeśli jest na przykład jakaś mama, która widzi, że synek zaczął palić trawę i zawalił studia i zamula przed komputerem, siedzi w piwnicy cały czas i ogólnie myśli, że jakoś to będzie i ma wywalone na wszystko. I jak ona zaczyna być przeciwnikiem trawy, to ona to robi, bo jest rasistką?
Okej. Okay. Box Brown również właśnie tutaj dementuje również różne różną propagandę, jaka była w Stanach Zjednoczonych. Okej, okay, bardzo fajnie, że dementuje nieprawdę, wszystko spoko. Ale no, sprawa jest taka, że kiedy jest mowa o jakichś pewnych sprawach, które dotyczą społeczeństwa, czy ideologiach, czy no, w ogóle takich tematach dosyć ciężkich, gdzie społeczeństwo jest podzielone, to ci, którzy przegrywają tę dyskusję, to mówią, że społeczeństwu brakuje edukacji, że jak to za 2-3 pokolenia, to ci starzy konserwatyści wymrą i będzie młodzi i będzie normalnie. Ale bardzo często niestety jest tak, że kiedy mowa jest o edukacji, to tak naprawdę oni mają na myśli indoktrynację. No i niestety Box Brown, ale czemu ty tylko mówisz o trawie w superlatywach? Czemu to tylko zalety mówisz? Czemu? Nie ma tutaj nic o tym, że... Bo wszystkie negatywne określenia na trawę, że jest zła i tak dalej, to jest, a nie, nie, bo to jest... To są kłamstwa, propagandy tych głupich polityków, to nie słuchajcie, bo trawa jest ekstra. Ej, tak jest przekaz tego komiksu, ale tak nie jest. Ludzie, słuchajcie, ten komiks przekłamuje. Nie ma tutaj naprawdę nic o problemie, jakie ludzie mają uzależnieni, o tym, że niektórzy wpadają w schizy. To jest, a bo trawy to nikt nie umarł. No dobrze, ja rozumiem, że faktycznie nie można tego przydawkować, bo po prostu ludzie padną i tak dalej, że mają schizy złego tripa i tak dalej, ale wszystko się dobrze kończy. Ale no, w świecie narkotyków zawsze zasada jest prosta. Jak coś daje plusy, to musi dać minusy. Więc jak rozmawiamy już o trawie, czy o innych narkotykach, no to nie dajmy sobie wmówić, że to tylko daje plusy i nie ma żadnych skutków ubocznych. No już wiadomo, że jak zalegalizowali w Holandii, to tam już pojawiły się uzależnienia i tak dalej. I ludzie mają problemy psychiczne po tym, a jak się coś rzuca, to nie jest problem tylko dla osoby, która rzuca nałóg, tylko to jest problem również dla ludzi z jego otoczenia, bo koleś staje się nerwowy albo próbuje... A to jest też jeden z argumentów. Koleś przestał pić, bo zaczął palić trawę, nie? No świetny argument, Box Brown. Zamieńmy sobie jeden nałóg na drugi. No to jest faktycznie świetny argument, że trawka powinna być legalna, no. Ja nie chcę tutaj wchodzić w czy trawa powinna być zdelegalizowana czy zalegalizowana. Chodzi mi po prostu o to, że Box Brown zrobił naprawdę jednostronny komiks, z którego wynika, że trawa jest po prostu dobra, jest w ogóle żadnych skutków ubocznych, wszystko jest okej. Okay. W ogóle czemu ci rasiści tam w poprzednich latach to zdelegalizowali? Tak nie powinno być, nie? To jest indoktrynacja, nie? To jak ja bym miał przygotowywać taki komiks, to ja bym po prostu poruszył tak, żeby było za i przeciw, żeby to był argument w dyskusji, a nie, kurczę, wiecie, kartka z ciekawostkami dla ludzi, którzy tak są przekonani. A na końcu... Na końcu, proszę was, jeszcze... argumenty, no bo to musi być jakieś podsumowanie. I mamy podsumowanie, że coś tam, że wiecie, więź człowieka z marihuaną istnieje od zarania dziejów. I mamy. Czy to stosowaną rekreacyjnie? I to są właśnie, słuchajcie, najważniejsze argumenty, jakie przytacza Box Brown na zakończenie, nie? Żeby pozostawić pewną taką myśl w czytelniku po lekturze. Czy to stosowaną rekreacyjnie? No shit, Sherlock. Mówimy tu o narkotykach. To... W jaki inny sposób, jak nie rekreacyjnie ludzie stosują używki, narkotyki, nie? No okej, okay, niektóre są do pracy, ale to wtedy... Wiecie, to jest taki argument stosowaną rekreacyjnie. Tak samo jak buty stosowane są po to, żeby w nich chodzić. No nie, jeśli już mamy reklamować jakieś buty czy coś i wady tych, zalety tych butów, no to na przykład nie wiem, że są stylowe, że nie wiem, że świecą, że piszczą, cokolwiek, że chodzą, po prostu są wygodne i noga się nie niszczy. To jest podstawowe zastosowanie tego buta. Ale dobra, idziemy dalej. Czy do łagodzenia schorzeń? Mamy kolesia, który się rozciąga. No na miłość boską. Przecież wiemy, że tam olejki z konopi indyjskich to jest jakiś alternatywny lek dla ludzi tam z ciężkimi schorzeniami, bo to jest tańszy lek, który działa przeciwbólowo dla nich i w ogóle, ale mamy typa, który się rozciąga. Box Brown, czy ty przemyślałeś ten argument? Bo jako medycyna, jako lecznicze zastosowanie marihuany jest. Nawet tu wspomniałeś o jaskrze. To czemu na końcu masz typa, który się rozciąga, nie? Bo trawa działa rozluźniająco. No tak, rozluźnia mięśnie. Widziałem program kiedyś na Discovery o tym, jak działają różne narkotyki. Z ciekawości zobaczyłem do końca. No i faktycznie to rozluźnia. Ale czy to jest twój argument? Ostateczne zastosowanie medyczne jest marihuany? Dajcie spokój. No i ostatnie. Pobudza kreatywność lub zyskania nowej perspektywy. Ja to połączę w jedno, bo to są w zasadzie dotyczy artystów. Nie? Nowa perspektywa, czy ten pobudza... O matko... I to jest właśnie to.
Ja to porównam tak. Artysta, który... Każdy może wziąć narkotyk, mieć wizję i przelać to na papier, na płótno, na jakikolwiek nośnik i będzie wow, ale on kreatywny. Co to za sztuka? To dajesz swoją kreatywność środkom chemicznym. Właśnie sztuką jest, jeśli chodzi o kreatywność, który tu jest argumentem twoim Box Brown, to właśnie chyba tym bardziej artysta jest zdolny, jeśli ma wyobraźnię, umie się tak pobudzić, bez żadnych środków zewnętrznych, żeby wydobyć z siebie takie jakieś ciekawe, oniryczne, absurdalne, ciekawe rzeczy. Bo to jest jak doping u sportowców, prawda? Sportowiec ma dietę, regularny trening, sen i wiesz, poświęca swój czas, swoje życie, a to nie jest później kto weźmie lepszą pigułę dopingu i przebiegnie szybciej. Nie, właśnie polega na tym, że to jest walka z samym sobą, z ciałem, więc no... Proszę ja ciebie, nie? Dlaczego ty namawiasz biednych artystów do tego, żeby byli gorszymi artystami? No proszę, nie? Właśnie to nurty hipisowskie dadają z nami, no. Są różni artyści, okej. Okay. No ale no, nie ukrywajmy, no słuchajcie, no, to jest, no, każdy, nawet ktoś, kto nie jest artystą, może stać się właśnie jak ten wielki artysta, no bo wystarczy, że weźmie skręt. No to co za sztuka, nie? Spójrzcie na skróty. Także Box Brown, w indoktrynacji jesteś świetny, ale jeśli chodzi o taką normalną, ludzką rozmowę na argumenty, to obtrawka, jak zdelegalizowano marihuanę, to nie jest argument, to nie jest argument. Także ten... Z wydawnictwa Marginesy. Jak już było o narkotykach i o takich trochę gorszych komiksach, przejdę teraz do sagi. Saga z wydawnictwa Mucha Comics. Brian Vaughan i Fiona Staples. 9 tom. Już 9 tomów? Saga tam w ogóle buchtę nagród wygrała. Bo fajnie się zaczęło. Ja w ogóle namawiałem was tego komiksu. A teraz jak miałem wziąć ten tom 9 do ręki, tak myślę, kurka, nie chcę się czytać 8 tomów. O co tam było? I tak sobie myślę, miłość dwóch ludzi, wojna, drewniany statek kosmiczny, przygoda, ciekawe postacie, seks, narkotyki, masturbacja, seks, wielkie genitalia wielkich potworów, walka, planeta rozkoszy, nieletnie prostytutki, więcej seksu, homoseksualizm, aborcja, antyaborcjoniści są źli, seks, masturbacja, akcja, śmierć, seks. Tak, w zasadzie Vaughan, tak sobie zdałem sprawę, jejku, Vaughan, ty masz jakiś problem? Nie, ogółem motyw jest taki, że koleś no ma swoją wizję świata, swoje poglądy polityczne i to przelewa na papier w tym komiksie. Tak przemyca, jak sobie tak zdałem sprawę, podsumowałem sobie, tak, jak on pokazuje bohaterów, na przykład, nie wiem, co się dzieje z rybim dziennikarzem na drugim końcu galaktyki. Siedzi w łóżku i się analizuje. Słychać było? Mój facepalm? No, panie Vaughan, bo ogółem to jest tak, ja rozumiem, któryś tam X-Men, Wojtek omawiał, czytałem ten komiks, oni lecieli tam x dni przez statkiem kosmicznym, nie? I tam Havok z tam swoją dziewczyną siedzieli w pokoju cały czas. Co oni tam robili? Razem. No wiemy, co oni robili, ale tego nie pokazali. Ja okej, rozumiem ideę, że można pokazać seksualność bohaterów, bo to jest komiks dla dorosłych, a ludzie, człowiek jest istotą seksualną. Ale... to wszystko się wokół tego kręciło, naprawdę, tylko tak jak powiedziałem, od czasu wątek z narkotykami, okej, okay. Potem nieletnia prostytucja, śmierć, potem aborcja. I wiecie, jest taki przekaz podprogowy, albo z tą aborcją, to też nie jest tak, że oj, że aborcja jest, bo przekaz jest taki, aborcja dobra, antyaborcjoniści źli, ale, nie, wiecie, motyw jest taki, że tam było dziecko drugie, było w brzuszku już martwe, i oni tego nie powiedzieli, dlatego w pewnym ośrodku nie chcieli dokonać usunięcia tego właśnie martwego dziedziusia. I, ale wiecie, ale że aborcja, antyaborcjoniści są źli, bo tutaj tam, jak ona miała w ogóle, Hazel to była tam, był Marco, Marco to był tata. Oj, szukaj teraz wiatru w polu. No mamusia, no, nie będę szukał imienia. Ale wiecie, o co chodzi. Albo tu jest taki dialog, że ta mała Hazel mówi taty, że ona w sumie nie chce mieć dzieci, a ty mówi, a wiesz co, no spoko, wszystko spoko, masz dopiero 10 lat, spoko. Ale wiecie, no to jest mówi 10-latka, no może spoko, no może tak mówić, ale no to jest jednak podprogowy tekst. No i nie ukrywajmy, jak to wszystko zbierze się do kupy, no to widzimy, jaką wizję świata Vaughan chce nam przerobić. Oczywiście, to jest kwestia indywidualna, wiecie, żeby nie mieć dzieci, to nie jest przymus, oczywiście, ale no takie gadanie, no afiszowanie się z tym, to jest takie trochę prywatne bardziej, nie? No cóż,
Cóż. No i co mamy w tym dziewiątym tomie? W ogóle w skrócie, no mamy właśnie mamy planetę i księżyc i dwie rasy i one walczą ze sobą, miłość jednej członkini jednej rasy do drugiej. Powstała Hazel, która ma rogi jak tatuś, skrzydła jak mama i ogółem wszyscy we wszechświecie chcą zabić, bo nie może być tak, że wojna, która pochłonęła większość planet we wszechświecie, miałaby się teraz zakończyć, bo się okazuje, że wieniec, ktoś z wieńca i ktoś z brzegu, to są nazwy tej planety i księżyca, się zakochali w sobie, nie? Że ta miłość między tym jest możliwa. No niestety będzie jeszcze tom 10. Ja was w ogóle przepraszam, bo ja was zachęcałem, mówiłem, że to będzie taki Tolkien, tylko że w kosmosie i taki super i kreatywny. No a wyszło z tego, no sami słyszeliście co, nie? A teraz mamy akcyjniaki. 9. tom to jest, że ojku, morderca i... Ktoś zginie, kogoś, z kim mieliśmy do czynienia od początku. No i... Zobaczymy, co się stanie w 10. tomie, trzymają nas w napięciu. Nie interesuje mnie, co się stanie. Mogą wszyscy zginąć. Zgincie, proszę. To ja niech narysuję. Fiona Staples też, te twoje tła. Nie chcę mi się tego 10. tomu czytać. Ja, sorry za szczerość, ale naprawdę tak sobie tak pomyślałem. Ja was przepraszam. Tak zachęcałem tego komiksu, a się okazało, że to jest po prostu... No cóż. Ale oczywiście są na Bankshoot 2, z których zachęci w ogóle taki temat, to co właśnie powiedziałem. Proszę bardzo, zapraszam. Ja myślałem, że ta seria pójdzie zupełnie w inną stronę, a tu się okazuje, że Wolgam tak chce przemycać. Ja nie lubię, jak ktoś mnie przemyca w swoich komiksach, jakieś swoje takie, wiecie, wizje polityczne. I to w taki perfidny sposób, nie? No bo mówię z tą aborcją na przykład, bo tam było takie niedopowiedzenie. Niedopowiedzenie i od razu zupełnie inna interpretacja, nie? Spoko. Saga, tom 9 z muchy. Teraz będzie o rasizmie już na szeroko. Zabić Drozda, wydawnictwo Jaguar. To jest, proszę was, na podstawie powieści Harper Lee, która jest o trójce dzieciaków. I ogółem dwójka dzieciaków ma, tylko tatusia mamy nie ma. Tatuś ogółem jest adwokatem i broni czarnoskórych. Bo czasy rasizmu. Akcja dzieje się w Alabamie, w miasteczku Mayacomb. Lata 30. Tak jest, Stany Zjednoczone, lata 30. I ogólnie to takie, no... Różne są, taki komiks obyczajowy, mamy właśnie dzieciaki się bawią, tutaj... W międzyczasie poznajemy, że tam niektórzy są no biedni, niektórzy bogaci, znaczy bogaci, bo wielu lat ich rodzina ma ziemię. Widzimy, powoli nam się kreuje ta rzeczywistość, że ci z czarnymi nie trzyma, czarnoskórymi. Czarnymi, bo chodzi o konwencję, o język tego komiksu, nie? Właśnie też od razu chciałem powiedzieć, dlaczego zabić Drozda? To jest nawiązanie, to jest cytat z jednej sceny, kiedy dostają od wujasa wiatrówki i chcą, żeby postrzelać tam do czegoś i pada cytat, że do Drozda nie strzelajcie, bo zabić Drozda to grzech. I tutaj jakby moja interpretacja tego tytułu jest taka, że to można byłoby podciągnąć, jakby dokończyć to zdanie. Zabić Drozda to grzech, zabić właśnie czarnoskórego to już nie grzech. No jakby moment kulminacyjny jest taki, że jest skarżony pewien czarnoskóry chłopak i tatuś go broni przed sądem, mamy tą rozprawę pokazaną i ona jest zarąbiście pokazana, naprawdę jest tak dobrze przedstawiona, jedna z najlepszych rozpraw sądowych, jakie widzieliście, czy to w filmie, czy w komiksie, czy w książce, bo no koleś, bardzo dobrze to jest opowiedziane, a zaadaptował w ogóle Fred Fordham. Bardzo fajnie jest to przedstawione, przedstawione jest takie życie codzienne tych mieszkańców, takie drobne sytuacje, które dla mnie są całkiem fajne, ciekawe i na przykład jak idą na mszę do kościoła, gdzie są same czarnoskórzy, chodzą i dzieciaczki się dziwią, czemu nie mają śpiewników. Tam właśnie opiekunka mówi, że bo i tak nie umieją czytać, nie? Jak jest na tace, to ksiądz mówi, że dobra, słuchajcie, ale nikt nie wyjdzie z kościoła, jak nie uzbieramy 10 dolarów, bo właśnie żona tego czarnoskórego, który jest w więzieniu, to ma trójkę dzieci, nie może iść do pracy i musimy jej pomóc, nie? I teraz za tydzień, za dwa tygodnie zbieramy na nią. I nikt nie wyjdzie, jak nie uturlamy dyszki.
Jest taki wzruszający moment, jak przyjeżdżają okoliczni motłoch i chce zlinczować tego właśnie czarnoskórego. I no, chcą zlinczować i gdzieś jakiś tam się wtrącają i tam jest bardzo wzruszająca scena. Także komiks no, obyczajowy przynudza momentami, ale puenta, ta rozprawa bombastyczna. No i ogółem rysunki Freda Fordhama, wow, naprawdę ekstra. Koleś... Chyba całe życie siedziałeś nad tym komiksem jednym, bo tyle pracy, że naprawdę Zabić Drozda, bardzo fajna dla dorosłych na bazie książki, która dostała nagrodę Pulitzera. Także zapraszam do wydawnictwa Jaguar. Na zakończenie od razu szybko kończymy, bo jeszcze mam inny komiks obyczajowy, Śmiech i Śmierć Adriana Tomaina z Kultury Gniewu. To jest zbiór krótkich opowieści, które również są obyczajowe, nie? Takie mega przynudzają, ale każda historia ma jakąś takie zakończenie, no nie powiedziałem, że z puentą, ale ma jakiś pomysł. O, każda z tych historii ma pomysł. Zazwyczaj to są smutne pomysły, ale... bardzo ciekawe, nietuzinkowe. Jest na przykład historia dziewczyny, która ma taki problem, bo się okazuje, że jest gwiazda porna, która jest bardzo ją przypomina. I jak może zmienić się życie zwykłej studentki, gdzie wszyscy myślą, że ona jest Amber Sweet. Rewelacyjna jest pierwsza historia o ogrodniku, który sobie wykombinował, że rzeźbiarstwo ogrodowe wymyślił. A jest... Czekaj, bo on czyta gazetę i to jest data 933 rok, więc zakładamy, że to jest właśnie wcześnie, dawno temu. No i motyw jest taki, że on robi te rzeźby ogrodowe, ale one są brzydkie. I jego żona go wspiera, ale ogółem nikt nie chce od niego kupić, wszyscy na niego zlewają moją bekę i ogółem... a koleś twardo parę lat i co z tego wyjdzie? Śmieszna historia, aczkolwiek smutna, no. Ale śmieszna, ale smutna. Albo jest inna śmieszna, smutna historia o dziewczynie, która idzie na chce zostać stand-upowcem, a nie do końca ona jest śmieszna, nie? A w międzyczasie mamusia umiera. No, życie. No i właśnie takie są te komiksy, życiowe. To jest właśnie, tydzień temu mówiłem o komiksie Podróże Franka. Mówiłem, że one są kwaśne i że Kultura Gniewu wydaje dwa rodzaje komiksów, albo obyczajowe, albo kwaśne. I obyczajowe to właśnie z cyklu Ghost World, albo Śmiech i Śmierć, no i kwaśne z cyklu właśnie Podróże Franka. Śmiech i Śmierć. Taka rysunki takie schematyczne Linear Clair, aczkolwiek strata graficzna zmienia się, co nieznacznie, co opowieść. I to jest fajne, raz dochodzi kolor, raz tego koloru nie ma, widać, że się rozwijają, że koleś miał różne wizje, co oczywiście jest fajnym motywem. Ale mi się mega podoba zabieg, taka błahostka, ale z technicznego punktu widzenia dosyć kreatywne, kiedy właśnie jest ten rozdział z tym stand-upowcem, tej pani, która chce być stand-upowcem. I on na przykład najpierw jest pierwszy właśnie typ, który rozśmiesza i jest właśnie jego kwestia, po czym mamy pusty kadr i w nawiasie jest śmiech. Później on znowu dwa kadry, on coś mówi i jest pusty kadr z tekstem narastający śmiech. Znowu coś mówi i znowu wymuszony śmiech, nie? Potem śmiech i aplauz. Jakby w taki sposób zdawkowy mamy powiedziane, w jaki sposób zachowuje się publiczność. I to jest bardzo fajny motyw. Tego typu zabiegi można w inny sposób, w innych okolicznościach zobaczyć. Na przykład przywołam chociażby pierwszy motyw Naruto, kiedy Naruto po raz pierwszy się rozmnożył. I nie było wielkiej właśnie sekwencji ciosów, jak tysiąc Naruto walczy tam z jednym typem, tylko mieliśmy po prostu zestaw onomatopei i nasza wyobraźnia działa, że o proszę, tutaj mamy takie odgłosy, czyli musi się dziać teraz walka. I to jest zadowolony, fajny motyw, bardzo się mi się podoba, kreatywny, prosty, kreatywny, ja na takie rzeczy zwracam uwagę. Także Śmiech i Śmierć, spodoba wam się ten komiks, ale obyczajówka, także dla dorosłego odbiorcy. Okej, okay, z wydawnictwa Kultura Gniewu. Dobra, szybkie podsumowanie. Co my dzisiaj omawialiśmy? Tyle. Krucjata Nieskończoności segmentu, czyli crossover, wielki crossover Marvela, ale no... średni. Lata 90, więc to wam dużo powiem. Później Trawka, jak zdelegalizowano marihuanę, czyli jednostronny komiks z wydawnictwa Marginesy. No... ci z was, którzy się interesują tematyką, to i tak wezmą do ręki i nie będzie wam przeszkadzało, że komiks nie podejmuje tematu ten obiektywnie.
Więc tam było. Najpierw mówiłem o sadze. Chyba tak. Saga z wydawnictwa Mucha Comics, tom 9. Czyli takie niby... Space Opera. Kreatywni bohaterowie, ale... Ale nie. Niech to się już skończy, ten komiks. Nie polecam. Zabić Drozda z wydawnictwa Jaguar. Bardzo fajna powieść graficzna o rasizmie, tolerancji i śmiech i śmierć. Z wydawnictwa Kultura Gniewu, czyli komiks obyczajowy o życiu, o różnych stronach, aspektach życia. Mam nadzieję, że w wolnej chwili wyciągniecie jakiś komiks do ręki. Ja zachęcam, żeby znaleźć prosto z kadru na YouTubie. Tam jest archiwum audycji, Wojtek tam nagrywa różne rzeczy. Znaczy nie nagrywa, co ja gadam, wrzuca różne rzeczy, w sensie poprzednie odcinki, więc tam jest pełne archiwum. Zapraszam, żeby subskrybować. Zapraszam, żeby dać lajka na Facebooku. Bo wiecie, jak dacie nam subskrypcję, czy nam dacie lajka, to my nie będziemy mieli, wiecie, z tego jakichś żadnych pieniędzy, ale to jest dla nas o tyle ważne, bo to jest wasz odzew. Nie musicie nic pisać, że ej, słuchaj, fajna audycja. Nie musicie nic komentować, żadnych wiadomości, nic, tylko wystarczy, że raz klikniecie myszą. Dla nas to jest znak, że super, podoba wam się, że ktoś mówi o komiksach, nie? Mało ludzi mówi o komiksach, jeśli chodzi o radia, o telewizję, także bardzo prosimy o wsparcie, jeśli uważacie, że audycja była spoko i na takie wasze wsparcie zasługuje. Życzę wam udanego weekendu, żegna się z wami Bąk Filip, do usłyszenia, cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.